Pewnie zauważyłeś, że w wielu miejscach w SAP Business One pojawiają się żółte strzałki. Jest to jedna z bardzo przydatnych funkcji, dzięki której możesz łatwo przejść do powiązanych dokumentów lub powiązanych danych podstawowych. Pokażę to na przykładzie kartoteki partnera handlowego, gdzie znajdziesz kilka żółtych strzałek. Jest tu strzałka salda klienta Degatech. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje dotyczące tego salda. Możesz ustawić także odpowiednie daty księgowania, czy wyświetlić pozycje tylko nierozliczone. W pozycjach znajdują się poszczególne faktury i płatności. Dzięki kolejnym żółtym strzałkom możesz przejść do konkretnej płatności lub faktury. Otworzę jedną z faktur. Faktura zawiera pozycję ze strzałkami do kartotek indeksów towarowych. Tu z kolei możesz przejść na przykład na zakładkę dane zaopatrzenia, żeby sprawdzić, jaki jest preferowany dostawca tego towaru. Kolejna strzałka otwiera kartotekę dostawcy, również ze strzałkami do dodatkowych informacji. Wróćmy jeszcze na kartotekę klienta Degatech, od której zaczęliśmy. Poza strzałką salda jest tu też strzałka dokumentów WZ. Klikając w tą strzałkę, zobaczysz listę wszystkich otwartych dokumentów WZ tego klienta. Oczywiście ze strzałkami kierującymi do poszczególnych dokumentów. Kolejna strzałka prowadzi do listy otwartych zleceń sprzedaży, czyli otwartych zamówień klienta. Ostatnia z nich prowadzi do otwartych szans sprzedaży. Jeśli masz dużo otwartych okien i chcesz je wszystkie zamknąć, zamiast zamykać każdą pojedynczą kartę krzyżykiem, możesz kliknąć na górnym pasku okno, zamknij wszystkie.